Cześć, witam na kanale Tam na Dnie. Dzisiaj trochę inny odcinek. Jesteśmy w lesie. I przyjechaliśmy zobaczyć, czy są grzyby. Bo u nas popadało, teraz było ciepło. I wydaje mi się, że prawdziwki to już powinny być. Bo na inne to trochę za wcześnie, ale warto sprawdzić. Także oglądajcie, subskrybujcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wchodzimy już do lasu. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu byłem w tym samym lesie. I nazbierałem dość dużo grzybów. Tylko teraz pytanie, czy w tym roku w ogóle będą grzyby. Ale śmieci muszą być, nie? Jakiś jogurt. Jak będziemy wracać, to zabierzemy to. Niech nie leży, wyrzuci się do kosza. Przypomniało mi się, że w samochodzie mam chwytak do śmieci. No to przy okazji, jak jesteśmy, a grzybów nie będzie, to chociaż wywieziemy trochę śmieci. Na pewno tą buteleczkę, którą widzieliśmy na początku. Bo coś mi się wydaje, że grzybów to jeszcze nie ma, aczkolwiek prawdziwki powinny już być. Ale taki spacer do lasu to i dla zdrowotności. Chodzimy sobie tak już jakiś czas. Powiem wam, grzybów to tak raczej nie ma jeszcze. Ale zobaczcie, co jest tutaj. Jagód trochę jest. Tylko jest tak sucho niesamowicie w lesie. Tak jest sucho. Że nie liczę tu na żadne grzybki. Chociaż jeden mógłby się trafić. Chociaż jeden. Ale zawsze wypad możemy zaliczyć do udanych, bo posprzątamy trochę w lesie. Jagód by się zebrało, no. Taki sobotny wypad z żoną. Cześć. Idziemy zobaczyć, czy będą jakieś śmieci, bo na pewno najwięcej będzie przy drodze. Zaopatrzeni jesteśmy we wszystko. I zaraz zobaczymy. I są już śmieci oczywiście. Mamy woreczek. Postawimy sobie go tu, bo tam, jak widzicie, są już kolejne. I trochę uprzątniemy ten las. Przytrzymaj, no może, ten worek. Daj tego grzybka. Grzybek pierwszy. Zobaczcie. Ile butelek plastikowych. Masakr. Folie jakieś. To już trochę musi tu leżeć, bo nie idzie tego z ziemi wyciągnąć. To sobie dosłownie piweczka. Śmieci chyba z domu wyrzucił. Tak, dosłownie chyba ktoś z domu śmieci wyrzucił. Folia to wrośnięta jest w ziemię. Batoniki.
wystarczy, żeby ktoś chociaż wyniósł, o, następny, wyniósł jedną butelkę z lasu i nie byłoby tego problemu. Ale po co? Przecież najprościej jest śmieci. Jeden punkcik posprzątany. Oby było ich jak najmniej. Ale wiecie, czego jest najwięcej? Pająków. No pajęczyna na pajęczynie. Idź za mną, bo się boisz. Nie, ja się w ogóle nie boję. Gdzieś tu po drodze była ta pierwsza butelka, którą żeśmy widzieli. Muszę ją znaleźć i zabrać. Już widzę kolejną buteleczkę. Tu jakieś papierki. To już jest tak rozłożone, że nie idzie tego ruszyć. Wszystko się rozpada. Tragedia. O, jest i nasz pierwszy jogurcik. I ląduje w woreczku. Mamy kolejne znaleziska. Jest buteleczka. I zaraz obok jest druga. O, jaka tam jest piękna sterta śmieci. Czy piękna w sensie takim, że jej tu nie powinno w ogóle być, ale... O, proszę bardzo. Ktoś był, nawet wino pił w lesie. Nie ma listu w środku? Tak, listu nie ma. Same robaczki. Zobaczcie sobie w środku. Nie wiem, czy to będzie widać. Że pod kątem takie ładne, kolorowe robaczki się za... Nie bój się, ja zaniosę. Następne słoiki, papierosy. No po co wyrzucić do kosza? Można do lasu. Kolejne śmieci, wszystko w małym obrębie. Lody, butelki. Jedne, drugie. Tu jest kolejna butelka. Takie rzeczy to powinny być wysokie kary. Las jest po to, żeby było powietrze czyste. Żeby można było wyjść, odprężyć się. To może być trochę źle słychać, bo jesteśmy bliżej drogi. Jest i grześ. Jest i następna buteleczka. Piwko ktoś sobie wypił i buteleczkę zostawił, bo po co? Zobaczcie, jak ona jest zarośnięta już. Jak to dawno temu musiało być. Desperado. I do kosza. Teraz sobie idziemy drogą w lesie. Oczywiście przy drodze jest co? Buteleczka. Jest papierek. O, żona tu dojrzała. Już idziemy. Jak jesteśmy, to zabierzemy wszystko, co widać. Śmieci i seteczka. Tak, tutaj było na pewno kanapki naszykowane, ale przecież folióweczkę trzeba zostawić. Podniesienie cukru. Energia.
zawsze to będzie trochę czyściej. Jedna buteleczka. Druga buteleczka. O, proszę bardzo. Kolejna buteleczka plastikowa. Jest tutaj. O, o i proszę bardzo. No, wyciągam jedną, nadeptuję na drugą. Ale chociaż wypad będzie zaliczony do udanych. Trochę mniej śmieci w lesie. Jest i kolejny fant. Elefant. Ej, tu mokre jest. I buteleczka. Są kolejne. Znowu wrośnięte folie, które się rozkładają i rozkładają i się nie rozłożą. Zobaczcie, ile tego już jest. A grzyba nie ma ani jednego, no. I kolejne śmieci. Bierzemy worek, bo już się robi ciężki. Szkło waży. No to co mi tu wprowadzasz błąd? Ale zauważcie, że puszki aluminiowej nie ma ani jednej. To można oddać na złom, to na razie tego nie ma, nie? Przejdziemy jeszcze w inne miejsce, bo tu już tak też chodzę dłuższą chwilę. Zebrane jest tyle, ile wam pokazałem. Ewentualnie przy drodze. To jest normalne. Lepiej otworzyć okno i wyrzucić. O, proszę bardzo. Co mamy? Ktoś z butów wyskoczył. To z obydwóch. Wyskoczył ktoś z butów. Co, zabierzemy to. I do śmieci. No, takie jeszcze ktoś by poużywał. By nie były mokre, to jeszcze by ktoś użył. Ale najwyraźniej komuś były zbędne. No, tu już jest buteleczka kolejna. Mówiłem, że przy drodze będzie więcej. I żona mi tu podpowiada, że chyba znalazła pierwszą puszkę. Zaraz idziemy obadać. W krzakach, co się skrywa? Kubuś. Jest kubuś. Gdzie mamy tę puszkę? Jest i puszka. Ale trzeba wejść w chaszcze, będzie prawdziwek. Uwaga, uwaga. Jest prawdziwek. Mamy pierwsze aluminium. Trzeba otrząsnąć. No tak, puszeczkę to zaraz zgnieciemy. Od razu. I puszeczka do wiadereczka. Zawsze to jest 4 grosze. I papierek. I zobaczymy dalej. Mam nową buteleczkę. Powiem wam, że te śmieci są tak stare. Orężada. Tak, orężada. Najlepsza. Szkoda, że pusta. I dokładamy do naszego urobku. No, worek trzeba zabrać, bo nie chce mi się taki kawał wracać.
Już się naprawdę robi ciężki. Idziemy dalej wzdłuż drogi. Ogólnie tu jest bardzo ładnie, powiem wam. Zielono. Jakieś górki. Chyba widzę butelkę po lewej. Wzrok mnie nie myli. Tym razem Pepsi. I do wora. Jest kolejna buteleczka. Jedna, druga. Muszę kupić sobie nowy chwytak, bo ten już ściska nie tak jak powinien. Nie za każdym razem chcę to złapać. Trzeba sobie niestety ręcznie pomagać, ale rękawiczka całe szczęście jest. Tam widzę kolejne coś. Wejdźmy w te chaszcze. O, proszę bardzo. Obiad zjedzony, reszta wyrzucona. Kolejne rzeczy. Raz, dwa, trzy. Zbierasz ty. Myślałam, że dzisiaj zmywasz. Nie, ja dzisiaj zbieram. Ile tego ludzie wyrzucają? No to przecież w głowie nie mieści. Tego są śmietniki. Kolejny fancik, tym razem słoik. Obiad zjedzony, słoik wyrzucony. Piwko było, nawet cztery. Jest i puszeczka. Prawdziwek. Gnieciemy. I do wiadereczka. Taki ładny teren i buteleczka. Słoiki, rękawiczka. Ale ładnie. Takie wydmy. I trzy słoiczki z czymś w środku. Psałatki ktoś sobie wyrzucił. Nie no, trzech to nie wezmę w rękę. Sałatka. Nie wiem, czy to widać? Widać. Tylko chwytaka nie zapomnieć. Przejdźmy się po wydmach, bo znając życie, tu na pewno coś będzie. Ale tu będzie prawdziwe, prawdziwe. O Boże, piasek mi spadł. Ojej. O, patrz, są te purchawki. Nie purchawki, tylko... Purchawki. Ładnie. Tam jakie, proszę pan. Zobaczcie. Co my tu mamy? Tak. Ładnie się z drzewa osunęły. Super miejsce. Tu mnie jeszcze nie było. Tyle czasu tu przychodzę, ale tu naprawdę mnie jeszcze nie było. Aż sobie przerwę na chwilę nagrywanie i zrobię sobie tego zdjęcia. Jeszcze wejdziemy tutaj. Naprawdę bardzo ładnie. Z góry to tak wygląda. I cóż, zbieramy się powoli do samochodu.
Oczywiście wszystko, co po drodze znajdziemy, to zabieramy ze sobą. Złomu niestety nie ma. Tak, najważniejsze, że ona tutaj mówi, grzybów nie ma. Ale jak trochę popada, jeszcze jakiś czas, tu jakie ładne dziury, zobaczcie. Jak to się tak samo zrobiło? Nie mam pojęcia. Ale fajnie. Jeszcze trochę grzybki powinny być. Trochę popada, jeszcze się ciepło zrobi. Bierzemy swój woreczek. No, tu nie trafiłem. Teraz naprawdę jest ciężki. I idziemy w stronę samochodu. Idąc już do samochodu, jest i kolejna butelka. Jest i buteleczka plastikowa. I drugie śniadanie. Knopers. I do wora. Teraz żona zbiera. Przy samym samochodzie. To jest jak ten. Automacie zabawkę. I przeszliśmy do podsumowania. Teraz wam pokażę, ile zbieraliśmy tych śmieci. Zobaczcie. Prawie cały worek śmieci. Buty. Butelki plastikowe, szkło. No te buty to jest hit. I co? Wiążemy. Ładujemy do samochodu. I do kosza. A nie w lesie. Mogę zdradzić jeszcze, że niebawem jedziemy nagrywać jeszcze do samochodu. Jedziemy nagrywać jeszcze puszeczki oczywiście nasze. Jedziemy nagrywać jeszcze jedną dość ciekawą rzecz, ale nie będę zdradzał, co to jest. Dowiecie się w kolejnym filmie. Także zapraszam, subskrybujcie, oglądajcie, jak wam się podobało. Łapki w górę. I do zobaczenia. Cześć.